I od przyszłego miesiąca będziemy sobie lecieli powolutku szczegółowo w tych rzeczach. Myślę, że w przyszłym miesiącu zaczniemy sobie od tematu poszukiwania męża i żony, bo sobie od tych rzeczy pozaczynamy i tak dalej. Chciałbym też, żebyśmy mogli sobie już myśleć o zorganizowaniu takiego spotkania dla singli, które kiedyś już tutaj raz zrobiliśmy. Chciałbym, żebyśmy znowu zrobili takie spotkanie dla singli. Mamy też koncepcję, żeby dalej w naszej służbie zaistniała strona chrześcijańska, strona matrymonialna. Tak, tak, oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że to są bardzo proste mechanizmy i narzędzia. Ludzie szukają nie wiadomo gdzie. Ta strona to nie byłaby strona tego rodzaju, że to byłaby, że tam wiesz, jestem wierzący, w ogóle wie. Biblia, w ogóle wiesz, o co chodzi. Wierzący jestem. Nie taka strona. Była strona, jesteś zainteresowany, dajesz cynk, tak? Przyjeżdżasz na rozmowę, rozumiesz? Działają dary duchowe, dar rozróżnienia duchów, słowo wiedzy, przefiltrowany, skąd pochodzisz, dokąd idziesz, kim jesteś, rozumiesz? Zestaw twoich zranień, widzimy jak funkcjonujesz i teraz mieścisz się w tym gabarycie, proszę bardzo, czysta prawda, świadomość, wiesz, no w ogóle bez żadnej ściemy. I wtedy przynajmniej, wiesz, ja kiedyś odebrałem od Ducha Świętego taką informację, bardzo prostą, że najpierw trzeba zobaczyć, co my mamy, tak? Trzeba zobaczyć, co my mamy. I te spotkania dla singli to też jest właśnie, czym my dysponujemy w ogóle tutaj. Przyjdźmy, zobaczmy, obejrzyjmy, sprawdźmy, przeprowadźmy test wielbłąda. Rozumiesz? Czy to ta, czy to ten? Panie Boże, czy to ten, o którego się modlę tyle czasu? Taki jakiś mglisty na razie jeszcze jakiś ten. Od przyszłego miesiąca będziemy lecieć bardziej szczegółowo. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli sobie ten taki obraz małżeństwa, obraz męża i żony. Tak jak czytałem wcześniej ten werset, dlatego opuści mąż ojca swojego i matki swoją, złączy się z żoną swoją i stają się jednym ciałem, czyli my widzimy ten zamysł Boga pokazujący, że to ma nastąpić te miłosne zjednoczenie, te znalezienie siebie i miłosne zjednoczenie. W ogóle cały czas w tym Bogu odnajduje taką w ogóle tajemnicę, takie poszukiwanie i adorowanie ciągle. Zauważacie takie coś może w Bogu? Ja to widzę, że to jest ciągle takie poszukiwanie i adorowanie. To się też przekłada w ogóle na te małżeństwa, na te, wiesz, szukajcie się w ogóle, wiesz, że ja wam pomogę w tym, nie? Módlcie się do mnie, trwajcie ze mną w relacji i sobie szukajcie się, tak, nie? Szukajcie się. Dzisiaj w kościołach to albo mówię, albo to poszło wszystko w świat, albo w taką ortodoksję w ogóle. Ja czasami patrzę, jak się ludzie w kościołach podrywają. Ja mówię, kurczę, ja nie wiem w ogóle, jak to jest możliwe w ogóle. Chodzą wokół siebie, człowieku, rozumiesz, jak kura wokół bomby. Rozumiesz, wiesz, o co chodzi w ogóle, wiesz, tak się okrążają, oglądają. Ja mówię, ludzie, mówię. Trochę więcej odwagi w ogóle, wie. A jeśli to nie jest, ona nie jest z Pana? Nie wiem, to mówię, to się nie... Zobaczysz, ale tak odważnie podejść do tej sprawy. No. Ja wierzę, przyjaciele, że małżeństwo to nie jest instytucja, to nie jest też układ, to nie jest partnerstwo. Ja wierzę, że małżeństwo to jest scalenie. Ja jednak w to wierzę, że małżeństwo to jest scalenie. Że to nie jest coś takiego, co... To jest na potrzebę ziemi, to jest ziemskie, ale to, tego nie można zakwalifikować w ogóle. Tego nie można zakwalifikować. Rozumiecie? I nie można tego ustawić jakoś tak, nie? Bo to jest takie jakieś pierwsze. To jest pierwsze jakieś. To jest pierwsze. Ja wiem, ja rozumiem, że wierzę, że małżeństwo powołał Bóg, zanim było cokolwiek innego. To On to powołał. To nie oznacza, że my małżeństwo sobie, tak jak w tych nauczaniach takich jest, że wiesz, Bóg, małżeństwo, Kościół, że to się tak wstawia jakoś w to wszystko. Ja bym nigdy tego nie zrobił. Nigdy bym nie zrobił. Kiedyś tak głosiłem, potem przepraszałem za to, tak jak przepraszałem wielu ludzi, że ich ochrzciłem.
Dzwoniłem do nich, mówię, przepraszam, że cię ochrzciłem, nigdy bym tego nie zrobił. Mówię, ponieważ uważam, że nie poznałeś Jezusa, zmiłuj się nade mną, że cię ochrzciłem. I też przepraszałem w ogóle za to, że głosiłem takie właśnie rzeczy, że te małżeństwo gdzieś było tam włożone i się mówiło, to ważniejsze, to nieważne. Nie, ja myślę, że nie. Że małżeństwo to jest scalenie, to jest Boży produkt powołany do tego, żebyśmy my przeżywali miłość. Mam przeżywać tą miłość. Tak jak Kościół jest powołany, żeby tą miłość przeżywać. Rozumiecie? Mamy przeżywać tą miłość. Ja bym nigdy nie postawił małżeństwa wyżej Kościoła, Kościoła wyżej małżeństwa. To jest chore. To chore jest takie porobienie sobie tego. Bo to instytucje z tego tworzymy wtedy. Wiecie? Instytucje. To instytucje. A to nie są instytucje. Ani Kościół nie jest instytucją, ani małżeństwo nie jest instytucją. Absolutnie, nie? To jest scalenie. W małżeństwie mężczyzna, bo to jest prorocze, to jest obraz Jezusa, a kobieta to jest obraz Kościoła. To jest ten obraz. W ogóle chcę, żebyście teraz prorocze zaczęli to oglądać, że to, że on ją wyjmuje z niego, że on kształtuje ją. Zobaczcie, jego stwarza, zdradza go w pewnym sensie, a ją kształtuje. Co to jest? To jest obraz Chrystusa i Kościoła. Rozumiesz? To jest obraz Chrystusa i Kościoła. To jest to. Cała pieśń nad pieśniami o tym jest w ogóle. Jak czytacie pieśń nad pieśniami, to ten mężczyzna to jest Chrystus, ta kobieta to jest Kościół. To tam w ogóle, czy też ona, on to Chrystus, a ona to wierzący, bo to też na dwie strony się ogląda. Z tej strony bardzo indywidualnej i z tej strony takiej społecznej, jako Kościół. Więc ja osobiście uważam, że małżeństwo to jest w ogóle, to jest moje osobiste, nie musicie się z tym zgadzać, ale to jest moje zrozumienie tego, że małżeństwo jest częścią tak zwanej wielkiej trójki Bożych zamiarów dla ludzkości. Ja tak uważam. Uważam, że Nowe Narodzenie, chrzest w Duchu Świętym i małżeństwo to są takie trzy rzeczy, które tutaj na tej ziemi, tak, one wprowadzają nas w głębokie przeżywanie Boga, poznanie Go i przeżywanie Go. Że to są tego typu rzeczy. Rozumiecie? Kościół, on jest tworem całościowym. On to zawiera w sobie, więc to nie możemy jego gdzieś tam też wstawić, bo Kościół to po prostu zgrupowanie tych wierzących ludzi. Ale te trzy elementy, te trzy przeżycia, że my przeżywamy narodzenie z Bożego Ducha, przeżywamy chrzest w Duchu Świętym, przeżywamy małżeństwo też. Małżeństwo się przeżywa. To nie jest, że małżeństwo się zawiera, my zawarliśmy małżeństwo i teraz w tym małżeństwie nie mam przeżywać to trzeba. Jak się nie przeżywa małżeństwa, wiecie, to my nie robimy tego, do czego to jest powołane w ogóle. Ja przeżywam w ogóle, a my przeżywamy to małżeństwo. To nie to, że my, że to tam, my cały czas gdzieś tam, wiecie, fruwamy jakoś w duchu. W ogóle nie fruwamy, przeżywamy to małżeństwo, przeżywamy te różne rzeczy. Przeżywamy tą miłość, przeżywamy. W tym małżeństwie tą miłość się przeżywa. Te trudności się przeżywa, rozumiesz? Te bóle różne, wyjścia z tego, przebaczenia. No nie wiem, czy się gdzieś więcej przebaczeń niż w małżeństwie zdarza. Takich powodów do przebaczeń. To się przebacza ciągle w tym małżeństwie, zauważyliście, tak? To się nikt tak dobrze nie rani jak małżonkowie. To w ogóle to mistrzowie świata w zranieniach, człowieku. No to można, mogliby doktoraty porobić w ogóle z tego, jak dobrze kogoś zranić. Po prostu, nie? Opowiem swoją historię żony. Jak raniłam męża, jak raniłem żonę, tam wiecie, takie. Czyli przeżywa się tą miłość. Więc skoro małżeństwo powołał do istnienia Bóg, to tylko to jest, posłuchajcie, bardzo ważne, bo skoro małżeństwo powołał Bóg, to tylko On może wskazać kobiecie jej przyszłego męża, a mężczyźnie jego przyszłą żonę. Rozumiecie to? To jest bardzo ważne. To Bóg jest swatem, nie? Bo On to wie, które tam żebro czyje. No.
Boga szukać trzeba. Jak się szuka się męża czy żony, to się Boga szuka najpierw, tak? Boga szukamy. Będziemy o tym mówili na tych spotkaniach, kiedy będziemy uczyli na warsztatach o szukaniu męża, żony, a potem o narzeczeństwie i tak dalej. To wielki Jahwe jest swatem. Ja w to wierzę. Ja i wiem, że większość rozwodów jest z tego powodu, że ludzie nie byli dla siebie przeznaczeni. Ludzie nie są dla siebie przeznaczeni często. Oni się źle znaleźli. Rozumiesz? Oni się źle znaleźli. Ja też nie chciałbym tutaj takiego stwierdzenia rzucać, bo nie chciałbym takiego stwierdzenia rzucać, bo ja tego nie wiem. Kiedyś mi się wydawało, że wiem, teraz chyba dojrzałem takiego miejsca, że ja umiem powiedzieć, że ja tego nie wiem. Ja nie wiem, czy jest tak, że to tylko jeden mężczyzna jest przeznaczony jednej kobiecie, a jedna kobieta jednemu mężczyźnie. Ja tego nie wiem. Nie wiem tego. Ja dzisiaj nie mogę tego powiedzieć. Nie wiem. Nie wiem, bo ja się przyglądam, jak się nawet przyglądam w ogóle Pismu Świętemu, tak? I w ogóle rzeczom, które tam się działy, no to ja mam takie dzisiaj już bardzo mieszane uczucia z tym związane. Czy to tak na pewno jest? Że to koniecznie jest, znaczy inaczej, że to jest tylko to. Nie wiem. Chyba mi się wydaje, że ten Bóg ma wielki rozmach, nie? Że to jest tak, że po prostu jest kilka opcji i wszystkie będą dobre, nie? Ale jego prowadzenie doprowadza cię do najdoskonalszej osoby na określony czas, w którym ty szukasz. Wiesz, o co chodzi? Że teraz, kiedy ty szukasz, kiedy teraz szukasz, nie masz męża, teraz szukasz, to ty teraz znajdziesz. Bo na przykład jakbyśmy robili założenie, że teraz nie szukasz, nie? Teraz nie szukasz, nie szukam teraz. Teraz jestem jak święty Paweł przez najbliższe 6 lat. Potem, jak już będę po 50, to będę szukał. No to ja na przykład nie wiem, czy jak ty byś szukał po 50, tak? To czy ty byś znalazł tą samą, czy tą, którą mógłbyś znaleźć w wieku 20 lat? Ja tego nie wiem. Bo my możemy teraz dyskutować, czy to by była ona, nie? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. A więc ja nie chciałbym tutaj takich test stawiać, że to jest tylko taka jedna osoba na świecie, ale chciałbym postawić bardzo ważną tezę, że to Bóg jest swatem, że to nie ma czegoś takiego, że my sobie chodząc z Bogiem, sobie tak chodzimy, mówią, znajdę sobie męża, znajdę sobie żonę. Ja bym tak w życiu nie zrobił. Ja bym szukał Boga, aby znaleźć żonę. Ja wiem, że szukając Boga, ja bym znalazł żonę. Rozumiecie? Ja bym wiedział, że to jest ta moja żona, bym był tego pewny. Ja bym nie ruszał tam, wiesz, czy to jest tylko ta, czy nie tylko, ja nie wiem. Tą znalazłem pod wpływem objawienia, okej? Okay? Jestem w 100% pewny, że to jest ten temat i lecę z koksem. Rozumiesz, że to jest to. To Bóg jest swatem. Bóg jest swatem. Taki jest to taki początek. A więc my musimy być świadomi tego, że nasza głęboka relacja z Bogiem, to o czym mówiłem na warsztatach, tak naprawdę to ona będzie wzbudzała w nas też wiarę o znalezienie męża czy żony. I tego też, jeżeli mówię do tych z was, którzy jesteście liderami, którzy usługujecie ludziom, to jest to, co musicie też zakorzeniać w ludziach, nie? Szukamy Boga, a nie szukamy męża czy żony na własną rękę. Okej? Okay? To nie tak. To mamy to wbite w głowie, że to w ogóle w plemieniu izraelskim. To gdzie szukamy? W plemieniu izraelskim. Co to znaczy? Wśród świętych. Wśród świętych. My nie szukamy Filistynów. Tam nie chodzimy na Filistynki i na Filistynów. Rozumiesz? Się nie łowi Filistynek. One fajne są te Filistynki. No. To nie można powiedzieć. No. Ale zupełnie nieprzyjazne do życia. Ktoś mówi, no wiesz, ale może tam się Filistynka zmieni w tą Izraelitkę. No to możliwe jest. Ale skądże wiesz, mężu, że zbawisz żonę swoją? Rzekł stary Paweł z Tarsu. Tak? Trochę może był szowinista, bo ja nie mogę powiedzieć, bo facet miał takie różne zajawki dziwne. Ale zasadniczo miał tu rację. Nie wiesz, czy zbawisz żonę. Jakby
szukamy świętych. Jeżeli Bóg oczywiście prowadzi cię, jesteś pod inspiracją Ducha Świętego i Bóg cię prowadzi do tego, żeby ewangelizować sobie jakąś tam zacną niewiastę filistyńską czy filistyńczyka, bardzo proste, ewangelizuj, przyprowadź do Jezusa, tak? Ale co? Najpierw przyprowadź do Jezusa, a potem przyprowadź do ołtarza, w cudzysłowie. Najpierw do Jezusa. Najpierw do Jezusa. Ja nieraz mówiąc o małżeństwach przypominam tę historię z jednym moim znajomym pastorem, który ma 3 córki i 1 syna. I wychowane wszystkie te dzieciaki, jaką no, rodzina wierząca. I już no, dziewczyny dochodziły do takiego wieku, no już pod lotkami to one nie były, że tak powiem. Zaczął się taki wiek chrystusowy u nich. A tych mężów dalej nie było. Tylko się tam nie pojawiali na horyzoncie ci mężowie. Nie? No i dziewczyny trwały w wierze cały czas, ale też spoglądały na te plemiona te takie, co wokół były, na tych Anakitów, Amalekitów i innych. Nie? No i tam zaczęły ewangelizować tych obcoplemieńców. I powiem szczerze, 2 z nich dzisiaj zewangelizowały tych obcoplemieńców, którzy dzisiaj są Izraelitami. Jednym osobiście dawałem ślub. Niesamowite dziewczyny, powiem wam. Głosiły chłopakom, chłopaki młodsi od nich, chyba po ile, 10 lat? Blisko dychę młodszych prawie, mniej więcej, zewangelizowały. Posłuchajcie, co dalej zrobiły. Jedna po drugiej to było tak, nie? Przyprowadziły do kościoła. Jeszcze nie było żadnych rzeczy, że tam nawet, zobaczcie, to są święte kobiety, nawet nie dawały znaku, że one są zainteresowane nimi. Przyprowadziły do kościoła. Rok czasu byli w kościele. Weszli w służbę, ich ojciec ochrzcił, rozumiesz? I wtedy dziewczyny co zrobiły? Zaczęły uruchamiać kobiecą finezję. I obydwaj łyknięci momentalnie. Jeden dzisiaj gra w uwielbieniu, tak? Drugi prowadzi gabinet psychologiczny, żyją sobie pięknie, wiesz. Także jeśli Bóg prowadzi do tego, żeby zewangelizować kogoś, no to tak, ale nie robimy tego odwrotnie. Bo ludzie mówią, no to ja sobie tam wezmę kogoś ze świata, a potem go zewangelizuję. Ja mówię, uspokój się. Każdy człowiek ze świata to syn diabła. Syn diabła. Rozumiesz? Ludzie ze świata to dzieci diabła. W ogóle wiecie o tym? Dzieci diabła. Ja zawsze mówię, co zrobisz, jak cię zaprosi na obiad do taty. Chodź, idziemy do taty na obiad dzisiaj. No wiesz, ale ja chcę iść do kościoła. No chodź do taty. Tata dobrze gotuje. A czym się tata zajmuje? Stary hutnik. Stary hutnik. Nie. Ewangelizujemy, przyprowadzamy do Jezusa. Mają się rodzić na nowo, a potem dopiero mamy się z nimi hajtać. Proste? I to jest zasada Boża. I nie przynosimy żadnego, proszę ciebie, jak on się nazywał ten... Ozeasz, tak? Ozeasza, za przykład, że se tam prostytutkę jakąś Gomerę znalazł i na chałupę przyciągnął, bo mu Pan kazał. Rozumiesz? To tylko jemu raz Pan coś tam kazał takiego zrobić i to było prorocze. I to też uważam, że facet musiał mieć w ogóle naprawdę, rozumiesz, konkretny kark, że on to przetrwał. Bo wtedy był taki czas, kiedy Pan też powiedział, że dasz synowi na imię nie mój lud, rozumiesz? A córce nieumiłowana, tak? Pięknie, tak? Ale facet się zgodził, żeby być prorokiem. Jak się zgodziłeś, żeby być prorokiem, wiesz, to bądź twardy. Ale nie mamy żadnych doktrynalnych przykładów, żeby w ten sposób prowadzić ludzi, tak? Ludzi prowadzimy w prosty sposób. Szukasz Bożego prowadzenia odnośnie męża i żony. Szukasz gdzie? W kościele. Jeżeli jesteś prowadzony do świata, to jesteś prowadzony w ten sposób, że masz człowieka przyprowadzić do Jezusa. Przyprowadź człowieka do Jezusa,
a potem się hajtaj, jeśli masz takie wewnętrzne przekonanie. Jest napisane jak wół w księdze Ezdrasza 9:12. Nie dawajcie więc waszych córek ich synom za żony, a ich córek nie bierzcie za żony dla waszych synów. Kropka. Wiecie, ile to jest później problemów, tak? Ci z was, którzy wzięliście sobie kogoś ze świata, dzisiaj jesteście niektórzy po rozwodach, niektórzy jesteście w trakcie, niektórzy w ogóle nie wiecie, co z tym fantem zrobić, tak? To wiecie, o co chodzi. Po prostu. Przecież on nawet w innym języku mówi taki Filistyńczyk. Ty do niego szeleberem LRSE, tak? A on mówi, chodź kupimy szafę na Allegro. To inny język całkiem. Tak? Co to za język? Boży zamysł dla małżeństwa jest taki. Nowonarodzony z Bożego Ducha Święty mąż i nowonarodzona z Bożego Ducha Święta żona. To jest Boży zamysł. To jest Boży zamysł. Kiedy w ogóle modlimy się o męża, modlimy się o żonę, to my modlimy się o ludzi, którzy będą święci. Co to znaczy święci? Oddani Bogu. Jak gdybym dzisiaj nie miał żony, to bym się modlił o żonę oddaną Bogu. Bym się modlił, Panie, ja chcę, żeby moja żona kochała Chrystusa bardziej niż mnie. I kiedyś na jednym zgłoszeń Agata powiedziała, jesteśmy z Arturem dlatego, że kocham Chrystusa bardziej niż Artura. Dlatego jesteśmy razem i nasze małżeństwo funkcjonuje. Bo jakbym kochała bardziej Artura niż Chrystusa, to by było po wszystkim. Po wszystkim by było. A gdy już mamy wizję małżonka, czy też małżonki, i spotykamy kogoś, to bierzemy przykład z Żydów i robimy sobie żydowski rok. Dobry, stary żydowski rok. My to uczymy tego ludzi w kościele. Poznałeś kogoś, chcesz się hajtać? Daj sobie rok. Ogłoście narzeczeństwo, tak? I przez ten rok się oglądajcie. Zobaczcie, o co chodzi. Patrzcie, czy ten człowiek chodzi z Bogiem, czy ten człowiek kocha królestwo, czy ten człowiek jest oddany Kościołowi. Rozumiesz? Po prostu. Ja sobie nie wyobrażam, że ja sobie znajduję, na przykład nie mam żony, znajduję sobie żonę i teraz ona mówi, wiesz, ale ja jestem katoliczką i zostanę katoliczką, kocham Jezusa. Szanuję twoje poglądy. Ja ten powiedział takiej dziewczynie, wiesz co, sprawa jest taka, no, kochasz mnie, pokochaj ten kościół, pokochaj moją służbę, tak? No i wiesz, jak ona powiedziała, a ja chcę, żebyś ty pokochał papieża i Maryję zawsze dziewicę. I no i nie udałoby się nam chyba w tym małżeństwie. Chyba by nam nie wyszło, no. Rozumiesz? Żydowski rok jest dobry, przyglądamy się. Przyglądamy się sobie, oglądamy, co to tam u ciebie. Tak? Czy ty mówisz tylko o tym Jezusie, czy ty żyjesz tym Jezusem? Tak? Przyglądamy się też na to, jacy jesteśmy jako mężczyźni i kobiety. Przyglądamy się na uwarunkowania swoje, tak? Przyglądamy się na to. Dowiadujemy się o sobie. Patrzysz, czy ten mężczyzna to jest prawdziwy mężczyzna, tak? Czy to jest mężczyzna taki, że przez rok widzisz, że on nie może pracy znaleźć? Rozumiesz, o co chodzi? Bo coś ci powiem, jak w tym żydowskim roku on przez cały rok jest bezrobotny, to albo masz naprawdę wielką wiarę, albo to cholerny leser. I w ogóle nie bierze poważnie tego, co mówi Słowo Boże. Rozumiesz? A jeśli przez ten żydowski rok nie widzisz, żeby ona była zaangażowana w królestwo, tak? Ale widzisz, że kiedy ona widzi galerię handlową, to dostaje drgawek jak po klenbutelelu. Jak się to nazywa? Zapomniałem. Klenbutelonie. Tak? To jest dziewczyna galerii. Ho, ho, ho. Galerianka, jak to jest, to trudno z tą galerianką będzie wytrzymać. Rozumiesz?
Już chciało iść na ulicę, proszę ciebie, ona mówi, ja wpadnę do galerii. Się będzie kończyć ewangelizacja, to do ciebie wrócę. Nie. To nie tak. Ten rok jest dobry. Ludzie boją się tego roku. Tak? A ten rok jest dobry. Ten rok wielu uratował tyłki. Wielu już w połowie zorientowało się, o, no tak, faktycznie, pomyliłem się troszeczkę. Chyba wezmę post. Chyba teraz poposzczę do tych modlitw moich. Nie trafiłem. Tak. Trzeba zobaczyć, czy się nie pomyliłeś. Zobacz, czy się nie pomyliłeś w razie czego. I ucz tego ludzi. Trzeba się przekonać, czy ma się wspólną wizję co do dzieci, pieniędzy, seksu i służby. Czy ma się wspólną wizję. Ja będę o tym mówił, tylko komunikuję te rzeczy, jak to wygląda, nie? Ale przekonujemy się, czy mamy wspólną wizję do tego. I teraz trochę trudnych rzeczy. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony jak Chrystus głową Kościoła. My naprawdę nie jesteśmy szowinistyczni. Wiecie o tym. Małżeństwo to scalenie, jeden organizm, jaki jako taki ma określone funkcje. A pomieszanie tych funkcji grozi eksplozją. To jest eksplozja. Głównym kanałem miłości żony do męża jest jej uległość wobec niego. Tego ludzie nie rozumieją, to się nie chce, w nowożytnych kościołach tego się nie chce głosić, ludzie się boją tych rzeczy, bo mówią, to jest prawo. Ja mówię, to nie jest prawo żadne. Pisał to pierwszy przeciwnik prawa. To napisał pierwszy przeciwnik prawa. Facet, który życie położył, głosząc łaskę. On głosił łaskę. To on to pisał. To jest bardzo głębokie. Normalny, zdrowy duchowo, emocjonalnie, umysłowo i fizycznie mężczyzna na pierwszym miejscu stawia pobożność kobiety. Posłuchajcie teraz, mężczyźni. Pobożność kobiety. Na drugim jej cichego, uległego i zachęcającego ducha. Na trzecim jej otwartość i zaangażowanie seksualne, a na czwartym jej dbałość o dom i rodzinę. Tak wygląda zdrowa hierarchia wartości u człowieka, u mężczyzny. Zdrowe. Bo są też chore podejścia. A ja wam pokazuję zdrowy. Zdrowy duchowo, psychicznie mężczyzna przede wszystkim jest zainteresowany jaką żoną? Pobożną. Pobożną żoną. Tam jest napisane wylaszczoną. Źle przeczytałem? Czy pobożną? Pobożną! Pobożną! Ja bym był ja bym szukał żony, to bym szukał pobożnej żony. Wiecie, kogo bym szukał? Kobiety, która w centrum swojego życia ma Boga. Takiej bym szukał kobiety. Drugą rzeczą to byłoby to, czy jej osobowość jest cicha i zachęcająca dla mnie. A wiecie dlaczego? Bo kobieta, jej głównym atrybutem, tak, w stosunku do mężczyzny, tak, to jest to, żeby tego mężczyznę podeprzeć. Mężczyzna jest jak duży dom. Zgięty, proszę ciebie, w pół. A kobieta jest jak kołek, który ten dom podpiera. Usuniesz kołek, się dom zawali. Ten dom jest duży, ale krzywy. Krzywy. I coś ci powiem. Możesz być kobietą, mieć potężną służbę. Potężną służbę. Służbę, która będzie służbą apostolską, proroczą. Możesz prowadzić kościół. Tak? I to w ogóle nie zmienia postaci rzeczy. A w tym kościele twój mąż, wiesz co może robić? Twój mąż może grać na bębnie. Kręcić coś tam, sprzątać. Twój mąż może to robić.
a ty możesz być pastorem tego kościoła. Ale jeżeli ty jesteś zdrowa duchowo, zdrowa psychicznie, to ty będziesz podległa swojemu mężowi. Ustanowisz go głową, zrobisz sobie z niego głowę. Kiedyś Joyce Meyer powiedziała, że moja służba funkcjonuje dlatego, tak, bo taki jest mój mąż. To mój mąż taki jest. Ja ustanowiłam go swoją głową, mówi. Rozumiecie? To jest trudne do zrozumienia. Bo od razu przychodzą na myśl mężczyźni, którzy są pochrzanieni. Tylko, że moje drogie siostry, nie wychodzimy za mąż za pochrzanionych. Bo jak Bóg ci da mężczyznę, on nie będzie pochrzaniony. Wiesz dlaczego? Bo to on ci go znajdzie. Ewangelia Łukasza, o ile pamiętam, 11 rozdział. Jak się prosi tatę o chleb, to da ci kamień? Nie? Nie. Jak prosisz o wspaniałego mężczyznę z nieba, to nie dostaniesz pochrzanionego gościa. Chyba, że sobie sama znajdziesz. A pochrzanionych leży pełno wszędzie. Staniesz na rogu ulicy i krzykniesz: pochrzanieni do mnie. Sami przyjdą. Rozumiesz? Przybiegną. Uległość kobiet wobec swoich mężów jest fundamentalną sprawą. Żona jest w takim stopniu posłuszna Bogu, jak jest posłuszna bogobojnemu i namoszczonemu mężowi. Nie istnieje inna opcja. Kiedyś w jednym kościele była taka prorokini. Taka cholera była, że ta prorokini. I przyszła do żony pastora i mówi do niej: mam dla ciebie słowo od Pana. A ona do niej powiedziała tak: ty nie masz dla mnie żadnego słowa od Pana. Ja znam twojego męża. To Boży święty człowiek. Człowiek poświęcony królestwu. Jesteś ze swoim mężem w tym kościele wiele lat. I przez wiele lat widzę, jak traktujesz swojego męża. Ciosasz mu kołki na głowie. To święty, namaszczony człowiek. Ale ja widzę, jak ty go traktujesz. Jeżeli tak traktujesz swojego męża, to masz takie same podejście do Boga. A skoro masz takie podejście do Boga, to nie masz dla mnie żadnego słowa. Idź stąd. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. To są głębokie, duchowe rzeczy. To nie są rzeczy płytkie. Dla żony bogobojny i namaszczony mąż jest pierwszy po Bogu. Święty, namaszczony, bogobojny mąż jest kanałem przepływu Ducha Świętego. Rozumiecie? Święty, bogobojny mąż jest wstawiennikiem dla swojej żony. Rozumiecie? Jest kierunkowskazem. Co to jest być głową? To jest być mózgiem odpowiedzialnym. Rozumiecie? Ja kiedy widzę u swojej żony cokolwiek, że coś jest nie tak, to ja jestem pierwszy, który się o to modlę. Ja wierzę, że ona robi to samo u mnie. Nigdy o tym nie gadamy, nie mamy takiej potrzeby. Rozumiecie? Ja się modlę, żeby moja żona miała łagodne okresy. Modlę się, żeby nie bolało ją. Zależy mi na tym. Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi z okresem. Ja nie mam macicy. Nie mam. Słowo honoru. Ja wierzę, że okres to nie jest fajna sprawa. Ja w to wierzę. Wierzę w to. Wierzę w to. Dlatego rozpisałem sobie jej okresy. Trzymamy się tego schematu. Agata przychodzi i mówi: kiedy mam okres? Ja mówię: zaraz sprawdzę.
rozpisany do końca roku, wpasowany w służbę. Również ten okres, proszę Ciebie, napięcia. Wtedy, kiedy są okresy, nie robimy, staramy się nie robić wyjazdów żadnych. Tak? Kiedy wypada wyjazd, Agata przez wiarę przesuwa swoje okresy. Potem znowu wraca do grafiku. Słowo honoru, my tak żyjemy. Dbamy o to, dbam o to. Chcę, żeby było dobrze. Rozumiecie? Kiedy ona idzie sobie wybierać biustonosz, to ja się modlę, żeby znalazła dobry. Ja wiem, co to znaczy, że druty są jakieś, rozumiecie? Że tam pije, że nie można ułożyć, że to jest, że te piersi jakaś różnica, bo to w ciele jest różnica po dwóch stronach człowieka. Ja mam jedną rękę 2 centymetry mniejszą niż drugą. Ucho mam 1 centymetr różnicy, kiedyś se suwmiarką zmierzyłem. Mam 1 centymetr różnicy w uchu. Rozumiecie, a tak na marginesie zupełnie, jako ciekawostka powiem. Nie wiem, dlaczego mam 1 centymetr różnicy w uchu. Nie wiem, czy to jest spowodowane, proszę Ciebie, stanem grzechu na ziemi, czy... No nieważne, ale to jest nieistotna sprawa. Norbert odebrał objawienie, że go aniołowie za uszy ciągnęli, dlatego ma odstające. Tak stwierdził, to dlatego takie mam uszy, mówi, bo mnie aniołowie wyciągali, mówi, tak mam. No ale to... Szanuję i rozumiem. Dbam o to. Ja nie wiem, co to znaczy wybierać sobie biustonosz, ale wiem, że jeżeli się ma duże piersi, to jest trudne. Rozumiesz, o co chodzi? Bo ja wiem, ile ona czasu tam spędza. Idzie, mierzy, robi, człowieku. I teraz ja się modlę o to. Modlę się o to. Jestem jej głową, tak? Ja ustanawiam biustonosz dla żony. Taki, żeby był najlepszy. Będzie najlepszy. Człowieku. Jak zrobią pro ciebie z telewizorem kolorowym, to będzie miał. Wszystko będzie miał ten biustonosz. Człowieku. Wszystko. Jeszcze za dobrą cenę będzie. Bo mąż jest głową żony. Jak Chrystus głową Kościoła. Głowa to nie jest ktoś, kto się zachowuje jako prawca. Głowa to nie jest ojciec dyrektor. To nie jest głowa. Głowa to nie jest cham zbuntowany z batem w ręku. Głowa to mózg. Kierunkowskaz i mentor. Rozumiecie, co to jest głowa? Zbawiciel. Mężczyzna ma być zbawicielem w życiu swojej żony. Ma być zbawicielem, ratownikiem. Tego się już facetom nie chce słuchać. Oni by chcieli być dyrektorami. Myślę, że bycie głową to jest bycie dyrektorem. To nie jest bycie dyrektorem. Ja jestem gorącym zwolennikiem usługiwania kobiet, ale jestem tak samo gorącym zwolennikiem tego, żeby małżeństwa rozumiały, jak to wszystko wygląda. Że mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła. I kobieta musi rozpoznawać potrzeby tej głowy. I teraz powiem wam kluczowe potrzeby tej głowy. Jakie potrzeby ma mężczyzna? I to są wszystko dzisiaj tylko zajawki delikatne. Po pierwsze, bycie docenionym. Swoich świętych mężów należy chwalić, mówić im o ich wielkości i o ich znaczeniu. Jeżeli kobieta chce mieć wspaniałą głowę, to musi sobie tą głowę ukoronować. Rozumiesz? Ukoronować musi sobie głowę. Ukoronować głowę. Kobiety by chciały mieć królów. Wiecie, o co chodzi? Ale traktują ich jak osłów. Rozumiesz? Taka jest prawda. Osiołków takich. A potem mówią, to będzie mieć głową moją! Ty! Na głowie mu siedzi, proszę ciebie, skaże. Proszę, głowa moja! Mówię! A on w ogóle... Krytyka zabija faceta. Krytyka go zabija. Krytykowany facet cofa, aż znajdzie ścianę. I wtedy są dwie akcje. Albo ucieka w ramiona innej,
albo atakuje jak dziki dzik. Dwa rodzaje. Nie chcesz tak? To go szanuj. Koronuj. Rozumiesz? Bo inaczej tak zrobi. To lider. A więc należy go wypychać do przywództwa. Żony powinny wypychać swoich mężów do przywództwa. Kiedyś Derek Prince powiedział, że jego pierwsza żona była od niego mądrzejsza, lepsza, świętsza. Ale to ona go wypchnęła do przywództwa. Mężczyzna musi być zachęcanym. Trzeba ich stymulować, stawać po ich stronie, uwalniać wobec nich słowa piękna i podniesienia. Kiedy są już dzieci, tak? Żona zawsze stoi po stronie męża. I cały czas jeszcze raz mówię, mówimy o bogobojnych, świętych mężach. Nie mówimy o ludziach pochrzanionych. To nie o tym mówimy w ogóle. Tu cię nie dotykamy tematu, że tam jest jakiś, proszę ciebie, dziwak. Tak? Mówimy o mężach, o ludziach, którzy chodzą z Bogiem. Tak? Mężczyzna powinien być adorowany. Trzeba mu okazywać zainteresowanie, stawiać go w centrum. Nie bójcie się tego. Mężczyzna to jest zdobywca i tak go trzeba traktować. On zdobywa. To jest zdobywca. Znaczy, dlatego należy go napędzać, a nie hamować. Nawet jak widzisz, że zaczyna za szybko pędzić. Wtedy się módl więcej, ale go nie zatrzymuj. Nie zatrzymuj go, bo kurczę, jak ta lokomotywa się zatrzyma, to będzie miała ciężko ruszyć. Niech on leci do przodu. A ty się módl wtedy więcej. Krócej śpi i mów, Panie, niech on się nie wykolei. Panie, ja się modlę, niech on się nie wykolei, ale nie zakładaj mu hamulca. Rozumiesz? Nie rób mu tego, bo mu spadnie korona z głowy. On potrzebuje być uznany za nauczyciela. Czasami głupoty będzie gadał, ale niech cię uczy. Niech cię uczy. Pozwólcie na to. On potrzebuje być szanowanym. Trzeba mu okazywać cześć. Tak? Jesteś ważny. Tak? Tak? Dobrze. I on potrzebuje mieć bogate życie seksualne. Dlatego bądźcie najlepszymi kochankami. Najlepszymi. Rozumiesz? Nie jakimiś takimi, wiesz. Chrześcijanki to w ogóle myślą, o, taka jestem święta i to wystarczy. Bądź święta, ale nago. Rozumiesz? Ewa to rozumiała. Mąż ma być dla żony królem, prorokiem i kapłanem. Król, prorok i kapłan. I żona musi o to dbać. Mężowie, miłujcie żony swoje, jakie Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Aby sam sobie przysposobić Kościół, pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Takie jest główne zadanie świętych mężów. Zadanie świętych mężów to kochać tak, nie jakoś kochać, ale tak jak Chrystus pokochał Kościół. I co tutaj jest napisane, że jak on pokochał ten Kościół? Jak? Wydając za niego samego siebie, panowie. Wydał samego siebie za Kościół. A więc, żeby mężczyzna prawidłowo uwalniał miłość do swojej żony, tak, to musi w swojej głowie zrobić ustanowienie, tak, że jest gotów oddać za nią co? Życie. Życie. Oto to, jak ma postąpić ta głowa teraz. Ma podjąć decyzję, że życie za nią położy. Życie. Do tego został predysponowany. Rozumiecie? Życie. Życie. Jedynie przyjęcie takiej postawy otworzy nam możliwość
wchodzenia w głębokie relacje. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie opierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Filipian 2:5-9. Jeżeli jesteś mężczyzną, to jesteś predysponowany do bycia głową swojej żony. Ale ten sam Bóg, który predysponował cię do bycia głową, pokazał ci, jak ma funkcjonować ta głowa. Wiele kobiet jest posłusznych swoim mężom, dlatego że jest to na nich wymuszane. A nie dlatego, że odczuwają one miłość, która jest w stanie położyć życie za nie. Jeżeli kobieta będzie odczuwała, że kochasz ją tak, jak Chrystus Kościół i położysz za nią życie, i to jest pobożna kobieta, to ona zacznie ci być posłuszna. Kiedyś moja żona, kiedy byłem religijnie pokaleczonym człowiekiem i chodziłem za nią, mówiłem, masz być mi posłuszna. Słowo honoru, tak chodziłem za nią. Jak ona odkurzała na szafce, to jej Biblię kładłem otwartą na tych wersetach i tam miała podkreślony flamasterem różowym. Wiedziałem, że tam będzie robiła dzisiaj, tylko byłem taki, widziałem, że musi tam kurz zetrzeć, to że to Biblię podniesie i to przeczyta. I kiedyś ona do mnie przyszła i mówi, będę ci posłuszna, tak? Jak ty będziesz mnie kochał, tak jak Chrystus Kościół. Ona mówi, będę ci posłuszna we wszystkim. Przepraszam, mówię. Dobrze przeczytała. Rozumiesz? Bardzo dobrze przeczytała. Werset dalej nawet. Zrobiła więcej niż chciałem. Kobiety nigdy nie wejdą w pewną formułę posłuszeństwa, jeśli nie będą czuły się bezpieczne. Kobieta musi czuć się bezpieczna z mężczyzną. Kobieta, jeżeli ona nie czuje się bezpieczna z mężczyzną, to ona przejmuje inicjatywę, bo ona w ogóle musi czuć się bezpieczna, bo to jest samica i ona ma gniazdo. A jak nie ma gniazda, to ma zamysł gniazda. Rozumiesz, o co chodzi? I ona musi czuć się bezpieczna. Jak ona się nie czuje bezpieczna, to ją to rozwala. Musi przy niej stanąć facet, który będzie jak skała. I wtedy ona będzie uległa. Rozumiesz? Ale jak obok stoi pierdoła albo uzurpator, tak? To nie będzie posłuszne. Ten produkt nie będzie posłuszny, rozumiesz? Kobiecość nie będzie posłuszna takiemu czemuś. To jest w ogóle niemożliwe. Absolutnie. Ja nieraz rozmawiałem z ludźmi, robiliśmy konsultacje i mąż, na przykład osobno robiliśmy i mąż mówi, wiesz, bo ona jest taką materialistką. Ja mówię, ale co to znaczy, że ona jest materialistką? No wiesz, no bo ona tak bardzo chce, żeby tutaj wszystko było tak zorganizowane finansowo. Ja mówię, ale to dziwisz się, że jest materialistką? Kobieta jak nie jest materialistką, to jest zaburzona. Każda normalna, zdrowa kobieta to materialistka. Ludzie, co to w ogóle jest? Kobieta to samica, ona dba o gniazdo. Jak ma wyglądać gniazdo? Jak melina? Samiec to przyleci, proszę ciebie, cak, 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 zrobi co swoje. Rozumiesz, o co chodzi? I koniec. A to ona zniesie jajko. Tak? To ona uwije te gniazdo. To ona na tym tam jajku siedzi. W tym gnieździe. A ten lata, latawiec. Rozumiesz? Bo on przecież zrobił co swoje, kozak. U lwów to jest mocno widoczne, proszę ciebie. Przylecia, potem leży. Lebiega nawet mu się nie chce jeść. A te człowieku mu jeść jeszcze przynoszą. Te to dopiero są uległe, co? Lewice. Rozumiesz? On leży. On się, wiem, podnosi się, jak tam mu przyniesie żryć, albo jak maruje. Wtedy wstaje grzywacz. Bóg pokazuje nam, panowie, jakie są potrzeby kobiet. Pierwsza rzecz to jest poczucie bezpieczeństwa.
My musimy stwarzać kobietom poczucie bezpieczeństwa. Bo inaczej kobieta będzie sama brała lejce w ręce, bo ona musi mieć poczucie bezpieczeństwa. Facet to tak żyje, ludzie. Nie wiem, czy wy zauważyliście, ale jest meneli jest dużo więcej mężczyzn niż kobiet. W ogóle rzadko są menele płci żeńskiej. Znaczy, jak się sięgnie w tą genezę menelstwa, to ciężko rozróżnić, co jest samcem, a co samicą w dzisiejszym. Nie wiem, czy zauważyliście to? Macie też tak? Bo ja czasami nie wiem, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, co tam siedzi. No to nieważne, bo to jest takie socjologiczne już z tej dziedziny. No ale tak samo jak jest mniej więźniarek niż więźniów. Na przykład więźniarek jest powiedzmy 2000 w Polsce, tak, a więźniów 60 tysięcy. Czyli w ogóle my widzimy, że to jest inaczej, że tak by ta patologia to jest po męskiej stronie. To więcej jest patoli niż patolek. Zauważyliście? Bo facet w ogóle patol to taki normalny, on idzie w ogóle, wiesz, na przykład facetowi nie zależy, on się nie umyje, śmierci, w ogóle, wiesz, koszulka, jeszcze dobra, wiesz, o to chodzi, jeszcze proszę ciebie, mi tam się nie zrobiło na plecach jakiś taki osad z tego, z soli, to mogę chodzić. Nie mam osadu z soli, jeszcze się tam żadna babcia do mnie nie modli, że to tam Matkę Boską zobaczyła z tyłu, to jest wszystko w porządku. Jak nie ma osadu z soli, nie, śmierdzi na cały zbór, knur. Ludzie myślą, że jak są wolni w Chrystusie, to mogą się nie myć. Faceci najczęściej, bo kobiety tak nie, to rzadko. Rzadko, która kobieta się nie myje. Kobiety się zazwyczaj myją, nawet jak są takie, nie wiem, takie mniej, wiesz, takie mniej small talk, takie, że tak powiem, to one w ogóle się myją najczęściej. A facet nie, on nie musi się umyć, proszę ciebie. Skarpetka jeszcze leży, to można założyć drugi raz, póki nie stoi. Że facetom bliżej do menelstwa jest, wiesz o co chodzi. Kobieta nie, bo ona ma mentalność gniazda. Dlatego ona potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, tak jak Kościół potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. O co my walczymy, ludzie? Żebyśmy czuli się bezpieczni, amen? Bezpieczny, narodzony z Bożego Ducha człowiek to jest torpeda Boża. Dlaczego buduje w was poczucie bezpieczeństwa? Czemu chce, żebyście byli odważni? Bo wtedy będziecie szli, będziecie zwyciężali. Czemu tak bardzo występuje przeciwko herezjom mówiącym o tym, że można utracić zbawienie czy jeszcze inne rzeczy? Czujecie się bezpieczni, zobaczcie. Bo jesteśmy Kościołem, wizerunkiem kobiety. Kościół to kobieta. Rozumiesz? Poczucie bezpieczeństwa. Kobieta ma wrodzoną potrzebę posiadania gniazda, rozkwita. Najpiękniej, gdy czuje się bezpieczna. Przede wszystkim jak? Finansowo, bracia. Na przykład. A na przykład finansowo niech ona się dobrze czuje najpierw. Ty tam jej przestań truć, proszę ciebie, twoje mądrości. Że tam Pan z nią jest. Ty szmal przynoś. Szmal przynoś do domu. Szmal. Rozumiesz? To jest ważne. Nie tyle, żeby jej na waciki starczyło. Przynoś szmal. Zrób jej to. Niech ona czuje się bezpiecznie. Niech ona czuje się bezpiecznie, kiedy ty ją obejmiesz ramieniem, spod którego nie wali. Jak panie wolicie, jak ktoś was obejmie ramieniem, gdzie nie wali czy wali? Bo to różnie, bo to różnie są. Ja szanuję każde, że tak powiem, przekonania. To nie o to chodzi, bo ja jestem naprawdę człowiekiem otwartym, nie? Ale zasadniczo lepiej, jak nie wali, prawda? Poczucie bezpieczeństwa większe. No i orientacja taka, wiesz, człowiek się nie chwieje na nogach. Druga to jest potrzeba ojcostwa. Każdy mąż musi być dla swojej żony najpierw ojcem. Po prostu, bo mąż wchodzi w rolę ojca. I ja nie mówię na poziomie choroby emocjonalnej. Nie. Mąż wchodzi w rolę ojca. To nie jest coś takiego, że on zastępuje ojca. Nie, ale on przedłuża. On przedłuża. Jezus, on prezentował kogo? Ojca. Ojca. Ta miłość to ma być miłość Chrystusa do Kościoła. To jest miłość ojcowska.
miłość ojcowska. Po prostu. Po trzecie, potrzeba estetyki. Kobieta winna widzieć piękno i słyszeć piękno. Ja się musiałem tego nauczyć. To się trzeba przestać. Ja wiem, bo ja też nad tym pracuję. To nie, ja nie jestem wolny od winy w ogóle w tym temacie. Kupiła mi żona majtki. Kupiła, przyniosła. Kupiłam ci majtki, mówi. Wyrzuć stare majtki, mówi. Co zrobiłem? Poszedłem przejrzeć stare. Przeglądam majtki. Jak decyduję, czy majtki są do wyrzucenia, czy nie? Opiszę. Biorę je w kroku. Patrzę pod światło, czy jest prześwit. Też sprawdzacie, bracia? Prześwit to jest informacja ważna. Jak prześwitu nie ma, to gacie w porządku, tak? Ale to jest twoje subiektywne odczucie, bracie. O to chodzi, że dla niej to jest za mało, że tam nie ma prześwitu. Dla niej się liczy, żeby to przylegało, było fajne. Rozumiesz, o co chodzi? To jest dla niej ważne. Rozumiesz? Ona bardzo lubi, jak do łóżka nie przychodzi w skarpetkach. Lubi. Naprawdę. Rozumiesz? Jej marzeniem nie jest, proszę ciebie, wyciągnięty krok w gaciach i czarne skarpetki w ogóle, wiesz. To nie jest jej marzenie. Bo ona ma poczucie estetyki. Ty jesteś wygodny, wolny w Chrystusie. Rozumiesz, o co chodzi? A ona ma poczucie estetyki. Ty poczucie estetyki inaczej rozróżniasz. Wiesz. Ale ona ma poczucie estetyki. Mężczyzna musi to zrozumieć i nie tylko musi to zrozumieć, ale musi zacząć stosować to w życiu, bo to jest miłosne. To jest miłosne. Miłosne. Następnie potrzeba bycia docenioną. Chwalenie na każdym kroku, mówienie dobrych rzeczy. Trzeba mówić dobre rzeczy. Trzeba mówić po imieniu, ładnie. Trzeba ładnie mówić do siebie. A nie Kto na tym pierwszy padł? Adam. Ona ma na imię Isza, tak? Kto ją nazwał Ewa? On. Wiecie, co to znaczy Ewa? Matka. Matka. To już nie była Isza, mężatka, tylko to była matka. Matka! Od razu mi się przypomniał mój dziadek i babcia. Oni do siebie mówili matka i ojciec. Matka! Jakie to jest w ogóle nieromantyczne takie w ogóle, wiesz, o co chodzi. Co to jest? Poczucie estetyki. Bycie, potrzeba bycia docenioną. Potrzeba bycia wysłuchaną. Trzeba słuchać kobiet. My musimy się nauczyć słuchać. Ja się uczę słuchać. Słuchać. Potrzeba bycia adorowaną. Też się tego uczę, kurczę. Rozumiecie? Ja wam nie mówię, że ja do wszystkiego doszedłem. To chodzi o to, że ja już dzisiaj znam prawdę i że ja jestem w tym procesie, nie? I potrzeba wyrozumiałości. Wiecie, kiedyś kobieta potrzebuje wyrozumiałości. O wiele bardziej niż mężczyzna. Potrzebuje wyrozumiałości, zrozumienia pewnego rodzaju. Potrzebuje tego. Nie trzeba przed tym uciekać, nie? Jest taka potrzeba. Ja dzisiaj, my jesteśmy dziś inni, jesteśmy już w innym miejscu, ale byliśmy w tym miejscu, gdzie ja nacierałem na Agatę bardzo w takich kwestiach, w których ona potrzebowała czasu na przykład. Ale ja, to było też związane z moją cielesnością, rozumiecie? Ja w świecie byłem takim człowiekiem, że wiesz, dzwoniłeś do mnie i mówiłeś, Artur, lecimy dzisiaj na melanż do Paryża? A ja mówię, nie ma problemu, będę o czwartej. Rozumiesz, to nie był dla mnie żaden problem. Wsiadaliśmy w samochód, mogliśmy lecieć przez Europę. Rozumiesz, to w ogóle, wiesz, nie? To nie był kłopot. Ale Agata była inna. Normalna. Potrzeba wyrozumiałości. Miłość jest spójnią doskonałości. W małżeństwie miłość przejawia się
najsilniej i najczęściej. Po to jest to małżeństwo. Taki jest też ten proroczy zamysł. No nie mówimy o tym, że ono jest do prokreacji, żeby ta ludzkość się... Ale już nie poruszamy tych tematów dzisiaj nawet, bo one są jakby oczywiste. Ja chciałem, żebyście zobaczyli dzisiaj taki główny zarys zjawisk. Żebyśmy wiedzieli, z czym my będziemy szli dalej. Żebyśmy wiedzieli, w którą stronę my będziemy się poruszali. Chciałbym, żebyście rozważając te dzisiejsze słowa, czy też słuchając ich, otwierali się na zmiany i na przyjmowanie świeżego światła. Po prostu. To jest taka moja prośba. Wstańmy, proszę. Ojcze, modlimy się i dziękujemy Ci za ten czas. Ojcze, wzywamy Twojego imienia Jezus nad wszystkim, co zostało powiedziane na tych dwóch sesjach. My chcemy, Ojcze, żeby to światło przenikało, Ojcze, każdego z ludzi teraz. Ja chcę, Ojcze, żeby te sprawy były przepracowywane w ludziach. Duchu Święty, wspomagaj nas w tym. Dziękujemy Ci za to, Panie. My zabezpieczamy to słowo krwią Jezusa. Amen. Amen.